Cześć, Michał Kopery z portalu ringpolska.pl. Witam Was serdecznie i zapraszam na kolejną prasóweczkę bokserską, w której już tak chyba na dobre zamkniemy sobie temat tej niestety przegranej niedzielnej walki Mateusza Masternaka z Chrisem Bylamem Smithem. Będzie trochę o zdrowiu Mateusza Masternaka, wiadomo, zdrowie najważniejsze, i będzie też o walce z perspektywy Chrisa Bylama Smitha, bo pamiętajmy, że tak samo jak Mateusz tę walkę przegrał, no to tak samo Chris Bylam Smith tę walkę wygrał. Może nawet przede wszystkim Chris Bylam Smith tę walkę wygrał, to on nadal nie jest mistrzem, więc posłuchamy sobie, co on o tym całym zamieszaniu niedzielnym myśli, ale zaczniemy od Mateusza i jego zdrowia, bo Mateusz opublikował w mediach społecznościowych taki dłuższy komunikat na temat tego, co sądzi o walce, takie swoje przemyślenia, i to wszystko zaczyna się od akapitu na temat zdrowia i tych nieszczęsnych żeber, które rzekomo miały być złamane, prawdopodobnie w walce z Chrisem Bylamem Smithem. Otóż złamane nie są, całe szczęście, bo to jest kontuzja, która potwornie ciężko się goi, jest taka upierdliwa, wiadomo, żeber się w gips nie wsadzi, trzeba z tym żyć, trzeba się z tym ruszać, no i to się po prostu musi zrosnąć. Ale posłuchajcie, co Mateusz napisał, bo zakładam, w jakichś wstępnych badaniach już po powrocie do Polski. Złamanie żebra wykluczone. Prawdopodobnie podczas szarpaniny w klinczu pozrywały się mięśnie międzyżebrowe. Takiego bólu jeszcze w ringu nie czułem, ale najgorsze jest to, że przy tym bardzo ciężko się oddycha. Dalej to diagnozujemy. Tak napisał Mateusz i faktycznie, słuchajcie, jest coś takiego jak te mięśnie międzyżebrowe, one odpowiadają za to, że się oddycha. Jak rozszerzamy klatkę piersiową, to te mięśnie międzyżebrowe właśnie pracują, no i jeśli są uszkodzone, to oddychanie może być trudne, natomiast raczej one nie są pozrywane, tak jak tutaj napisał Mateusz, raczej mogą być ponaciągane, no ale tak czy siak, jeśli faktycznie problemy są mięśnie międzyżebrowe, no to one mogą sprawiać w oddychaniu problem, a jeszcze być może jest też tak. Być może to wykażą kolejne badania, jeśli Mateusz o tym poinformuje, że te żebra były poobijane, nie złamane, ale poobijane, tak jak wam mówiłem, żebra są zwłaszcza w dolnej partii mocno unerwione i po prostu to może być taki uraz też po ciosach, ale może być też tak, jak Mateusz mówi, że ty coś się wydarzyło w klinczu, coś zostało naciągnięte, ale tak czy siak, to zawsze wracam przy okazji przerwanych walk przez kontuzję do tego cytatu z Lennoxa Lewisa, że no, żeby być mistrzem, trzeba mieć mistrzowskie ciało też, nie tylko mistrzowskie umiejętności. Być może gdyby Mateusz walczył z Bylamem Smithem kilka lat temu, kiedy to ciało było świeższe, mniej odporne, bardziej odporne na kontuzję, bardziej wytrzymałe, to jeśli faktycznie to była jakaś kontuzja w klinczu, to ona by się nie wydarzyła. No ale jest jak jest, tak. Niestety, Chris Bylam Smith tę walkę wygrał i teraz do niego przejdziemy, bo no, trzeba mu to oddać, tak? To my wszyscy tutaj płaczemy nad tym, że Mateusz musiał tę walkę oddać, ale Chris Bylam Smith jest zwycięzcą, no i posłuchamy sobie, jak to wszystko wyglądało z jego perspektywy. Tutaj jeszcze na wstępie taka uwaga odnośnie komentarzy brytyjskich kibiców, bo oni poza tym, że no, ganili Chrisa Bylama Smitha za słabą walkę, to jeszcze pisali, że on nie powinien tak celebrować, jak celebrował to zwycięstwo, bo to była jakaś tam wielka wiktoria nad Mateuszem Masternakiem, no bo tak sugerują, że to miał w tym wszystkim dużo szczęścia, także w walce był słabo się prezentował. Nawet pojawiają się, słuchajcie, takie komentarze, że Mateusz Masternak tam pod stołem jakieś wielkie pieniądze przyjął, żeby się w walce poddać. No zupełnie absurdalne teorie, no ale po prostu tak to wyglądało. W ringu Chris Bylam Smith prezentował się słabo, ale ostatecznie walkę wygrał i posłuchajcie, jak on to wszystko widział. Mówi Chris Bylam Smith. Cieszę się z wygranej, ale wciąż się uczę. Jestem dumny, że wygrywam i uczę się na walkach z kimś takim jak Masternak, który debiutował na zawodowych ringach 2 lata wcześniej, niż ja stoczyłem pierwszą amatorską walkę. Taka jest, słuchajcie, między innymi przestrzeń czasowa, jeśli chodzi o treningi bokserskie. Dalej mówi Bylam Smith. Walka z nim to był zaszczyt. W przeszłości oglądałem jego walki w telewizji. Nie zacząłem najlepiej, ale wyciągnąłem wnioski w trakcie walki i dopasowałem taktykę. Masternak trafiał mnie, ale nie byłem ani razu zamroczony. Ja zaczynałem właśnie podkręcać tempo, ale on niestety się poddał, a właśnie miałem pokazać, na co mnie stać. W 7 rundzie zacząłem czuć dystans, złapałem rytm. Wtedy też zadałem te ciosy na żebra. Czułem, że on słabnie i zwalnia. Słyszałem ten cios, który go zranił i widziałem, co się stało. Chciałem go docisnąć. Zostało jeszcze 5 rund. Wiedziałem, co mam robić. Tak mówi Chris Bylam Smith. I słuchajcie, bądźmy uczciwi, bądźmy fair wobec Anglika, trzeba mu to oddać. Mówi jak jest, ta walka trwa dopiero 7 rund, zostało jeszcze 5, więc teoretycznie wszystko mogło się w tej walce wydarzyć. Faktycznie Mateusz Masternak miał świetne te rundy od 2 do 6, natomiast 7 runda to już była runda Chrisa
Byla ma smyfa i pamiętajmy, że zostało jeszcze 5 rund w tej walce. Walka bokserska nie ma rund 7, ma rund 12, także no być może coś w tym jest, co on opowiada, że on się rozkręcał. Być może w kolejnych rundach, nawet gdyby Mateusz nie miał tej kontuzji, nie musiał się poddać w narożniku wskutek kontuzji, to być może potem kolejne rundy zapisywane byłyby na konto Chrisa Bellamy-Smitha, walka by się wyrównała. Kto wie, może jakiś knockdown i mógłby to Chris Bellamy-Smith wygrać. Zresztą tę walkę wygrał. No ale teraz wrócimy sobie do riposty Mateusza Masternaka, który właśnie skomentował te takie komentarze ze strony Chrisa Bellamy-Smitha, jego narożniku, że wszystko szło zgodnie z planem, że taki był plan, że może było trudno, potem zaczęliby się rozkręcać, że wiedzieli jak boksować, no i że wiedzieli, że doły, że korpus Mateusza Masternaka to jest jego słaby punkt. Posłuchajcie, co Mateusz napisał. Smith w wywiadzie po walce powiedział, że już przed walką z trenerem widzieli, że mam problem z żebrem i trzeba bić po dole. Oczywiście to gówno prawda. Mówią tylko tak dlatego, że walka nie układała się po ich myśli i że wygrana nie jest przypadkiem, tylko konsekwencją taktyki. Widzieliście podczas przygotowań na pewno, że regularnie daję sobie obijać doły i nie wygląda to tak, jakbym musiał się oszczędzać. I słuchajcie, na potwierdzenie słów Mateusza są nagrania wykonane przez Łukasza Furmana z tych treningów na ostatniej prostej przed walką z Chrisem Bellamy-Smithem, na których Dariusz Skop chyba, bo tam nie zauważyłem dokładnie, bo to jakoś tak pod światło jest nagrywane. Chyba Dariusz Skop robi taki trening wzmacniający doły Mateusza Masternaka, obija go takimi, no nie do końca mocnymi, ale tą całą serią ciosów na dół i no wiadomo, Dariusz Skop, jeśli to był on, to nie jest Chris Bellamy-Smith, to nie jest ta siła ciosu, to nie jest ta potęga uderzenia, no ale z drugiej strony, gdyby Mateusz Masternak miał coś z żebrami, a podobno wiedzieli, że coś miał z żebrami, no to nie pozwoliłby sobie na taki trening przed walką, tak? Nie pozwoliłby sobie żeber obijać w sytuacji, kiedy miałby jakąś tam kontuzję, jakiś uraz. No ale bez względu na to, kiedy ta kontuzja powstała, czy wcześniej, tak jak twierdzą Anglicy, czy w trakcie walki, choć wydaje mi się, że Chris Bellamy troszkę coś innego powiedział, nie, że kontuzja była wcześniej, że oni wcześniej mieli jakiś sposób na żebro Mateusza Masternaka, tylko że w trakcie walki Shane McGuigan zasugerował, że widzi, że czuć te ciosy na dół, ciosy na żebra, no i żeby po prostu ten fragment ciała atakować, ale bez względu na to, kiedy ta kontuzja powstała, to walka jest przegrana. Mateusz Masternak jest bez pasa, pas zostaje na biodrach Chrisa Bellamy-Smitha i on, moi drodzy, w maju przystąpi do drugiej obrony mistrzowskiego tytułu, mierząc się po raz drugi w swojej karierze z obowiązkowym challengerem aktualnym Federacji WBO, czyli Richardem Ryakpor i Chris Bellamy-Smith mierzyli się ze sobą, no to będzie 5 lat wcześniej, tak, bo to będzie walka w maju 2024, tam było 2019, czyli 5 lat wcześniej. Wówczas Richard Ryakpor, obaj byli na dużo wcześniejszym etapie swoich karier, wygrał tę walkę na punkty. To była bardzo fajna walka, odbyła się na undercardzie tej gali, gdzie Szpilka boksował z Derekiem Chisorą. Fajny, zacięty pojedynek, taka fajna brytyjska bitka wygrana przez Richarda Ryakpor. Teraz Ryakpor był w Bournemouth i oglądał na żywca walkę Bellamy-Smitha z Mateuszem Masternakiem na profilu twitterowym. Zresztą podałem to dalej też na naszym profilu twitterowym. Jest takie nagranie wideo, jak Ryakpor no nie dowierza, patrząc na to, co się dzieje, gdy Mateusz Masternak się poddaje. On tak na szybko komentuje to w ten sposób, że no przecież Masternak wygrywał wszystkie rundy, że to jest fart dla Bellamy-Smitha i że on go potem w tej walce mistrzowskiej w maju, jak wiemy, znokautuje. Posłuchajcie, to jest taka dłuższa wypowiedź tym razem dla Sky Sports. Jak widział Richard Ryakpor, były sparring partner Mateusza i były rywal ringowy w takiej prawdziwej walce Chrisa Bellamy-Smitha, jak widział tę niedzielną walkę, mówi Richard Ryakpor. To wyglądało dziwnie. Nigdy nie widziałem Masternaka w takiej sytuacji. Nie wyobrażałem sobie, że mógłby pozostać w narożniku. To musiała być poważna kontuzja. Masternak boksował naprawdę dobrze, rządził w ringu, trafiał i CBS miał kłopoty. Ale spodziewałem się tego. Pytany o ten rewanż z Chrisem Bellamy-Smithem, o majową walkę o mistrzowski pas, Ryakpor odparł. Ciosy Masternaka nie były mocne, ale i tak robiły Chrisowi krzywdę. Jeśli ja go tak trafię, to co się z nim stanie? Jak zareaguje na mój lewy prosty, na moją prawą rękę, na mój sierpowy? Będzie niebezpiecznie, tak zapowiada Richard Ryakpor.
A do tych wypowiedzi Richarda Riakpory zdążył się odnieść Chris Billingsmith i on mówi wprost, że styl robi walkę. No, zupełnie inaczej wyglądała walka Riakpor kontra Billingsmitha z przeszłości. Wiadomo, teraz obaj się rozwinęli, mi się wydaje, że Riakpor jednak rozwinął się bardziej, tam była taka bardziej bitka, a inaczej wyglądała walka z Masternakiem, bo Masternak w tych środkowych rundach, poza pierwszą i ostatnią, po prostu boksersko deklasował Chrisa Billingsmitha, no ale Riakpor ma inne jednak atrybuty. Wydaje mi się, że jest od Masternaka silniejszy, fizycznie jest młodszy, to jego ciało jest sprawniejsze, jest mocniejsze, więc... A poza tym też boksersko od Masternaka nie jest lepsze, ale jest, wydaje mi się, ciekawszy boksersko od Chrisa Billingsmitha. No i trzeba przyznać, że Riakpor jednak będzie faworytem z Chrisem Billingsmithem. Ta kariera Chrisa Billingsmitha po tej walce, odnośnie tej kariery Billingsmitha, jego umiejętności po tej walce z Masternakiem, nadal pozostają jakieś takie znaki zapytania, bo zobaczcie, tak naprawdę jedynym sukcesem Brytyjczyka do tej pory było to zwycięstwo nad Lorenzo Okoli. Takie dziwne, nie wiadomo z czego to wynikało, wiadomo. Zwycięstwo się nie sądzi, tak? Billingsmith tę walkę wygrał, ale tak, z jednej strony wiadomo było, że Billingsmith znają się z Lorenzem Okoli jak łysy koniec sali treningowej. Z drugiej strony, no też mieli tego samego trenera. Z drugiej strony Lorenz Okoli był mocno ograniczany przez sędziego, także no ta jego wartość w walce z Billingsmithem była inna niż na przykład jego wartość z Michałem Cieślakiem. Miał też różne perturbacje przed walką z Billingsmithem, więc no, to jest jedyne takie zwycięstwo do tej pory wartościowe w karierze Chrisa Billingsmitha i po tej walce wydaje mi się, że z Mateuszem Masternakiem jest jeszcze więcej pytań wobec Chrisa Billingsmitha. Mimo że on tę walkę wygrał, to jednak no, ta walka z Masternakiem obnażyła jego bokserskie braki. No i wydaje się jednak, że to Richard Riakpor będzie faworytem w tym majowym pojedynku z Chrisem Billingsmithem. I zamykając już na dobre temat tej walki, Masternak kontra Chris Billingsmith. Master niestety po porażce wypadł z rankingu magazynu The Ring, najlepszych cruiserów globu. I teraz jedynym polskim reprezentantem w tym zestawieniu jest Michał Cieślak. Pozycja numer 10, zawodnik z dużymi szansami na walkę o pas federacji WBC. I no, jeśli mistrzem będzie nadal Mikaelia, no to z całkiem dużymi szansami na mistrzowski pas. Życzmy sobie tego, bo Michał Cieślak to chyba ostatnia taka nadzieja na kolejny pas po Mateuszu Masternaku. W tym momencie trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, buongiorno. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente.